Witam Was bardzo serdecznie w czwartym wyścigu z serii Zagrajmy w F1013, tryb kooperacji z Mateuszem Fukiem, dziś Grand Prix Bahrainu na torze Shahir. Witam serdecznie, wiem, że będzie lepiej niż po Chinach. Na razie po kwalifikacjach jest tak samo. Nie tak samo, no, jest to sam efekt, co się powiedzie. Boże, co za kompy zbudowane. No, albo tym... A my się łudziliśmy, że coś ugra. Że to będzie lepiej. Dobra, trzeba coś na starcie przyświrować. No, jakieś punkty, no muszę cię gonić w klasyfikacji. Ja już straciłem na niektórych klasyfikacji, jestem pewnie jest 8, 7. A trzeba zrobić jakieś nagrywanie z klasyfikacją, bo nie ma nic. No. To po tym wyścigu. No, musi ty ktoś pamiętać nad. Dobra. Dobra. Zaś walczyć z stawką z tyłu, mam nadzieję, że bez kary tym razem. Grożałem przede mną i Hulkenberg. Dawaj. Oczywiście start mi nie wyszedł, komputer ten start ma zajebisty. No jakiś zmutowany, no ja nie mogę nadrobić. Chyba to już łek, wyka się. Oj, oj, oj. Ej, komuś, ooo! Kontakt, kontakt. O, co ty tam zrobiłeś? Wywalił mnie, kurwa, ktoś. Znowu chuj. Dobra, jestem 11. A ja jestem ostatni. Ty już przede mną Button. Nie, już przed nam. Co tu się dzieje z tyłu stawki, Boże? A przyblokowanie trochę kontakt z Buttonem. O, nie mam OBS, zapomniałem. Fuu, dobra, nie ma kary. Kary z Button. Uuu, Jezu, co tam się dzieje? Zutil się wypierdzielił. No właśnie widziałem. Ja nic nie zrobiłem, ja jestem grzeczny. Dobra, trochę nieczysto było, ale no nic. Który jesteś? Dziewiąty. O Jezu, to ja przegonić. Dwóch na jeden zakręcie? To jest możliwe tylko u mnie. Ja pierdykam. 14 już. O! I ogonia teraz Maldonado. Ja cisnę za Diresą. Raikkonen tuż tu za mną. Tam gdzieś ja jestem też. Lotus zjeżdża, nie wiem czemu. No, bo we mnie przypierdzieli, ty nie gusi na karę zjeżdżaj. A. Dobrze. Raikkonen. Bambusie. O, tam walka chyba między Red Bullami, tak jak wczoraj. Ricciardo wygrał. Widziałem, że pochołek położył. Wszystko mam na nagraniu, powiem Berniemu. Widzę ciebie. No nie żartuj, który ty jesteś? 13. Dobra. Hey, see you. Ale tak łatwo nie będzie. O kuźwa, za szeroko. Jestem coraz bliżej. Czujesz mój oddech? Nie, jeszcze nie. Jestem, oj, za Diresą. Suchy wyścig się zapowiada, dobrze. O, wow, wow. Chyba wyprzedziłem Diresę. 12. Kurde, ten zakręt 13-14 mi nie wychodzi. Też trochę za szeroko, ominąłem. Ale mi się, zrób se ten, do tyłu spójrz, jak ci się odniosę. No, fajnie. To widać. Tam ktoś walczy z przodu, czy nie? Massa. Idzie Massa. Ale ci cisną chyba, nie? Ale za szeroko tam ktoś. No, idealnie, weź ten zakręt przyjechałem. Ja jestem za Jensonem. O Jezu, czemu takie błędy popełnił? Why? 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 Nie ma tym pas złapać tym bolidem. Ciężko się tym bolidem jeździ. No, jeździ, jest podsterowny.
Już jestem tuż, tuż. Mam DRS. On chyba też za tobą ma. Na pewno. Wyleciał? O. Dzień dobry. O. Czy chce pan porozmawiać o Bogu? Nie będzie żadnych team ordersów. Pierwszy raz ty wiesz. Ten... Ja razem. No ja dużo błędów popełniam. A ja to zrobiłem? Jestem winowany. Byłem ostatni. Ależ będzie walka, dwa Toro Rosso. I mam DRS. Mam DRS. Prędkość maksymalna. Mateusz Mułek na prostej. Aj, spina zaliczymy prawie. Widziałeś co zrobiłem? Nie, bo się skupiłem na... Boże, zobaczysz u mnie na nagraniu. Ja pierdolę, jak ja to obroniłem. Za szeroko i na tarkę wleciałem i wiesz, na tarce przyczepność straciłem. Za bardzo chciałem. Ale teraz spokojnie, zimna głowa. Trochę cię zestresuję tu z tyłu. Ależ walka. Oj, za szeroko. Ty czy jo? Ja. Hulkenberg na mnie się czai. Niedobrze. Oj, za szeroko trochę pojechałeś. No jo, ja. O Jezu, tuż, tuż za mną. Dzień dobry. O Jezu, zmieszcza się, zmieszcza się. Bliżej chyba już być nie mogę. Kuźwa. Ja pierdykam. Ja pojadę szeroko. Kuźwa, udało mu się. Ależ mamy. Za szeroko. Jest. Ale to jest dobrze, wiesz. Ależ walka. Dawaj, dawaj, DRS. Nie mam szans teraz. Ja pierdyka, maka walka. To jest czysta walka, dajemy pokaz. Nie? No, dajemy pokaz, niech się uczą. Jak można walczyć? Teraz jak wczoraj Rosberg i Hamilton, nie, teraz nie. Kurwa, nie wiem, z której to będzie brać. Masz DRS, mam przejebane. O Jezu, szeroko. O Jezu! O, i po walce. Czas zjechać, musimy zjechać do boksu. Ale walka, ja pierdykam. Dawno taki nie miałem. Hit z tym, że straciliśmy tyle czasu do Maldonado. Ile mam straty? 7 sekund. Kto zjeżdża pierwszy? Nie wiem, na którym planuję zjechać. Mogę na siódmy.
ci za nie to, tylko następne, jak chcesz. A ty chcesz teraz, czy...? Mi to obojętne. Mogę przejść jeszcze jedno. Mogę teraz jechać, jako że... Wydaje się, baton do ciebie dobiorą. Wiem. Szukam przyczepności. On coś wyleciał za tobą, nie? Nawet nie zauważyłeś, Perry za mną jedzie. Żółta flaga była przez chwilę. To zjedź teraz, co? Ja teraz jedę. Żebyśmy się nie spiknęli znowu. Ja, jak w Australii, okej. Okay. Batem też już do. Większość bolidów chyba zjechała. No dawaj, już! Jest! Już za batonem jestem. Czemu mnie zrobiło przezroczystego? Nie możesz już zjechać do boksu, więc... Nie wiem. Jezus! Coś stało? Niedogrzone opony. Aha. Chciałem, że w niego przywaliłeś. Nie. Za mną jest wentyl. Wow. Trochę za szeroko. Moje opony mają dosyć. Ale dojadę. Okej. Vettel wyleciał. Ostro. Dobrze dla nas. Hej, ty jesteś? Zaraz zjeżdżam. Już? No. Za mną jest Sergio. W stopie? Nie, jedzie za mną po prostu. Gdzie teraz, że na prostu startowo? Opony muszę główne, tak? Teraz? No. Dobra. Rozjechałem teraz. Profesor zjechał do boksu, profesor w boksie. Dalej, panowie. 3-1, to. Wyjeżdżasz? Tak. Za mną jest Perez. A czy wyjada obok ciebie? A, Chilton! Złaź mi z drogi! Uciekam! Mnie tu nie ma! Ciśnij! Mój bolidzie! Wow, za szeroko trochę. Też? O Jezu! Chyba za szeroko. No to za szeroko ja. Tu spokojnie. Dobra, ja miałem DRS-a. Chyba za szeroko zaś. Cisnę ile mogę. O Jezu, ten zakręt do dupy. Nic nie widzę. To te słońce. Kurde, DRS-u mi kersu mi brakuje. Kurde, nie, to za daleko. Walka o punkcik. O punkcik, nie? Przez ten mój start. Chyba byłem przez chwilę piąty, nie?
Ale walka. Jakie skupienie, nie? No, cisza i pokój. Ale to jest co oglądać. Kuźwa, za szeroko tu, no. Muszę się wyrwać ze strefy. Nie. Nie ma takiej możliwości. Jest jeszcze DRS. 0,8, 1,1 brakło. O Jezu, szeroko, szeroko. O, tył mi uciekł. Ten brak trakcji wychodzi na takich... wolnych zakrętach. Ale to też szybszy w taki szybki. Ale mnie tarka wyrzuciła trochę. O Jezu! O. Aż mi zapiszczały opony. Przekleił się do mnie, no. Kurde, ale mi się boli za to ślizgo. No to za szybko. Albo za szybko wciskam pedał gazu, żeby cię dogonić. Jezu, teraz było niebezpiecznie. Jezu, nie. Tylko nie to. Wszystko widziałem. Przynajmniej mam spoiler cały. I bez punktów zaś, no. Ja już zahamowałem trochę za wcześnie, potem ty i... Ale było dobrze. Chociaż muszę dowieść ten punkcik. Jedź, Tororoso, jedź. Proszę, jakie oni mają tempo. No nie wiem, jakim cudem, no. Na Monako możemy powalczyć, mówię ci. Tak to przesuwamy, tak miało być na Bahrajnie, ale to była fajna walka. Chyba, że jeszcze błąd popełnisz, no. Chcę ten punkcik. Na wagę złota. Aż kusi dojść aż do Monako. No, ale chyba już dzisiaj nie dojdziemy. O. A Hiszpanii za to straszne problemy z oponami są. No to jest nadzieja do mnie. No bo ja tam mam takie problemy, że... Mi się udało przejechać jeden wyścig na jednym stopie. Te 15 to w karierze. Rozwaliłem się i jeszcze nie spoileruję, bo muszę ten odcinek wrzucić. Bo akurat właśnie nagrałem Hiszpanię w karierze. Moim ogórkowym Caterhamem. Szczerze ci powiem, że te Toro Rosso nie jest takie super lepsze od tego Caterhama. O, jeszcze moje części tam leżą po reklamie. Dzień 3-4, Boże. Ale wszyscy kierowcy dojeżdżają, to jest sukces. Szkoda. No, liczyłbym na jakiś safety car wejście kiedy. Ja też. Może coś by się jeszcze tam wyprzedziło. Ugrało, no. A tak to baton uciekł. Chociaż z kontaktem ze mną na początku. A mi Kimi przywalił, dostał karę za to. Ja byłem centralnie przed nim. Oj, Kimi. Za dużo wódki. Jeszcze mnie Perez atakuje, no. Już dojechał do cię! Już. Ty, który jesteś? 12 za Perezem, ale Perez mi odjeżdża. No właśnie, i już jest za mną. Ale ja mu tak... Jak to mówi Mariusz Pudzianowski, tanio skóry nie sprzeda. Kiedyś nagrali klip, przez 2 minuty mówi tanio skóry nie sprzedam. W każdym wywiadzie to mówi.
A no safety car powinien wyjechać, tam są części na torze, no. Właśnie takiego czegoś brakuje. Stałoby się. No. A za mną Diresta. O. Już nie jeżdżący za 7. Świętej pamięci. DTM-u wrócił. Jak tam, broni się przed Sergio? No, już mnie atakuje na pierwszym zakręcie, ale... A ja się bronię przed Direstą. Ale jeszcze nie teraz, Sergio. Sergio straci pozycję na rzecz Raikkonena. Zaś bez punktów, no matko, bosko. A ja jeden. No. Ci się obronię. To nic pewnego, bo ja jedę bez ABS-u, jeden zblokowanie opon i... Pozamiatane. Maldonado. Matą siedzi Maldonado. Ten wyścig się powinien nazywać marny punkcik pocieszenia. Oje, no piękna walka Toro Rosso. No to też. Nie było żadnego. I zaś reklamy, prawie że nie uderzyłem, no. Taka ten Charlie Whiting. No takie leżą, no i tutaj mnie Raikkonen wyprzedzą, nie? I ja tak... Kim jest za tobą? Ja, ale teraz się... Nie, teraz go Diresta wyprzedził. Ja gonię Maldonado, ależ nie dogonię. Ostatnie okrążenie tego emocji. Nie dam ci, Sergio, nie dam ci tego punkciku. Chcę mi zabrać mój punkcik. Szczerze, to prędzej tak się po tym brachę naścisz te Chiny. Ciśnie mnie cały czas. A ja już 6 sekund tracę do niego. Te dwie kulki obok siebie. DRS ma. Za szeroko tutaj. Niko! O! Wczoraj mu się nie udało, to dzisiaj wygrał. No. Diresta, nie tutaj, nie tutaj, cholego. Wiem, że może DRS-a, ale... Bronię się przed Zauberem. Zaś reklama Drivala. Leży na moim torze jazdy. Gdzie jest safety car? Ja już kończę. Co kończysz? Wyścig? No. Jeden punkt ci będzie. Ciężki wyścig. I odjechał mi zaś. Jest. Punkcik jest. Jest 12 pozycja. Z której się nie ciesza? Nie cieszę. Ciułałem ten punkcik po walce. Kurde no. Jakby nie błąd. Jakby nie ten błąd. Dobry wyścig, dobra walka. Oglądajcie, komentujcie. Subskrybujcie kanał Mateusza, jak i mój. I Mateusza. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa, cześć.